Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, staną pod drzwiami i nocą, kolbami drzwi za pomocą. A ty, ze snu podnosząc skrom, stań u drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz gorzko smakował na tej ziemi więzienny chleb, za tę dłoń podniesioną na Polskę kula w łeb. Ogniomistrzu i serc, i słów, poeto, nie w pieśni troska. Dzisiaj wiersz to strzelecki ruch, okrzyk i rozkaz, bagnet na broń. Bagnet na broń, a gdyby umierać przyszło, przypomnimy, co rzekł Cambron i powiemy to samo nad Wisłą. Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. W październiku 1918 roku rozpoczął się proces wyzwalania ojczyzny spod obcej przemocy. Powstało wiele ośrodków władzy. Potrzebny był człowiek, który potrafiłby je zjednoczyć. Taką postacią okazał się wkrótce Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 roku został zwierzchnikiem wojska i naczelnikiem państwa. Ta wojna była pewna. Nikt nie sądził, że dla Polski potrwa aż pół wieku. Najpierw uderzają Niemcy. Później Rosja sowiecka. Zdani sami na siebie, nie poddajemy się. Tworzymy państwo podziemne, które ma rząd, armię, szkoły, sądy. Walczy z wrogiem. Przechodzimy przez dwie okupacje. Niemcy masowo mordują ludność cywilną. Rosjanie wywożą nas na wschód, w bydlęcych wagonach. Tam rozstrzeliwują ponad 20 tysięcy oficerów, a kilkaset tysięcy Polaków zmuszają do katorżniczej pracy na nieludzkiej ziemi. Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku aliantów. To my zdobywamy Monte Cassino. W powietrzu siejemy strach i spustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami, gdy miażdżymy ich opór. Cichociemni przedostają się do okupowanej Polski, by wesprzeć państwo podziemne. A nasz wywiad zdobywa tajne plany wroga. Ratujemy Żydów, choć grozi za to śmierć. W piekle niemieckich obozów tworzymy ruch oporu. To my pierwsi mówimy światu o Holokauście. Polityka okazuje się ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nas nie słucha. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi dzień burzy. W Warszawie wybucha powstanie.
oddajemy życie w imię godności i wolności. Łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Sojusze się zmieniają. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką, spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy. Ojczyznę uczyć się trzeba, pochylenią nad kołyską dziecka, żeby dzieci od zła uchronić i nauczyć prawości serca, żeby słowo tak i nie znaczyło jednocześnie, żeby szczęście w posiadaniu nie zamknęło się boleśnie, żeby wolność w placoceta nie została zamieniona. To jesteśmy winni tym, którzy przyjdą po nas. 100 lat niepodległości Polski to opowieść o ambicji kształtującej się na nowo tożsamości i wielkich aspiracjach. Po 123 latach zaborów zaczęliśmy na nowo decydować, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wreszcie mogliśmy pracować na własne konto. Reformy skarbowe i wprowadzenie złotego zapewniły nam stabilizację i stworzyły warunki do rozwoju przemysłu. Z roku na rok II Rzeczpospolita stawała się państwem coraz bardziej dojrzałym i nowoczesnym. Powstawały nowe instytucje publiczne. Port w Gdyni, Centralny Okręg Przemysłowy oraz linie lotnicze LOT. Dobra passa nie trwała jednak długo. 20 lat budowania Polski przerwała II wojna światowa. Raz jeszcze przyszło nam walczyć nie tyle o wolność, co o przetrwanie. Po wyniszczającej wojnie przyszedł czas na odbudowę w trudnych warunkach sowieckiej dominacji. Nie o wszystkim mogliśmy decydować sami. Mimo to pragnienie normalnego życia dodawało sił do pracy. Wbrew politycznym ograniczeniom chcieliśmy spełniać marzenie, by nasz kraj się rozwijał. Opresyjny system PRL nie mógł nas złamać. Słowo i czyn znów były ważne. Wciąż jednak nie czuliśmy się wolni. Nadzieja i determinacja podtrzymywały nas na duchu. W końcu nastąpił upragniony przełom. Polska to nasz kraj. Znów patrzyliśmy w przyszłość z nadzieją. Odrodzenie się przedsiębiorczości, powstanie wolnego rynku, etos pracy były podstawą odbudowania naszej gospodarki. Wczesne lata 90. to początki cyfrowej rewolucji, której i my byliśmy częścią. Nadszedł również przełomowy czas dla polskiej polityki. Po latach starań dołączyliśmy do NATO, a kilka lat później potwierdziliśmy naszą obecność w Europie. Dołączenie do wspólnego rynku stworzyło dodatkowe możliwości rozwoju. Polska jest najdynamiczniej rozwijającym się krajem Europy. Dzięki pracowitości i mądrości Polaków zaczęły kiełkować nowe gałęzie przemysłu, oparte na naszej kreatywności, wiedzy i nowych technologiach. 100 lat starań i determinacji przyniosło upragnioną wolność, zarówno gospodarczą, polityczną, jak i kulturową. Narodowy Bank Polski aktywnie wspiera rozwój gospodarczy kraju. Dbamy o bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków. Dbamy o wartość pieniądza. Narodowy Bank Polski. Świętujemy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bije serce i huczą skronie, a biały orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłoni. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś nadszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał, sercem pokoleń już od wieku. Dziś w całej Polsce brzmi masurek. Dzisiaj radości Kanada. Witamy wszyscy niepodległość, 11 listopada.